Cześć, witajcie. Dzisiaj popływam sobie airkatem. Katamaranik. Zaraz go stąd wydostanę. Zobaczymy, jak się to będzie prezentować. Zapowiada się całkiem nieźle. Zobaczcie, ile dzisiaj wody. Jak zawsze narzekam, że tutaj nie ma wody. Tak, dzisiaj obawiam się, czy tu nie będzie za głęboko, bo ze startu może mi braknąć moich gumowców, ale to nic. Na razie wyciągam go, bo jeszcze go nie rozkładałem, także czeka mnie pierwsze rozkładanie. Oczywiście ponton nie jest nowy, ale ja jeszcze nie miałem do czynienia z takimi, także zobaczymy, co to będzie. Spakowałem się troszeczkę lepiej jak z moim pontonem. Także zajmuje mniej miejsca w bagażniku. Być może przez to, że podłogi nie ma. Bo ma tutaj airmatę. Albo po prostu pontonik jest tak spakowany, jak to robi fabryka, i po prostu zajmuje mniej miejsca. Zaraz zobaczymy. No już go mam na wierzchu. Jednak nie był spakowany jak fabryka. Da się o wiele lepiej. Także Mareczku, pozdrawiam cię. O, tak. Marek to ta sama osoba, co udostępniła mi kiedyś silniczek. 98 w 2T. Także dzięki. Dzisiaj potestuję twój pontonik. Na razie z moim silniczkiem. Także będą cztery filmy. Na pierwszy rzut idzie szósteczka Stormik w czterosuwie. Kolejny będzie właśnie 98 w 2T marka. Następny będzie 99 T4, tak zwana F12. No i na końcu zrobię filmik z elektrykiem. Bardzo chętnie popływam. Także co, biorę się, bo to pierwszy raz rozkładam, mam taką pompkę do niego. Muszę to jakoś ogarnąć. Jakiś tam instruktaż dostałem, ale nie wszystko pamiętam. Myślę, że sobie dam radę. Także biorę się. O, tam fajnie sobie śmigają chłopaki. O, może kiedyś. Spoko. Dobra, biorę się. Kurde. Strasznie dziwny ten przód. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale niezbyt to wygląda ciekawie. Kurde, jaja, normalnie jaja. Zobaczymy, jak napompuje balony. Pompeczka cichuteńka, naprawdę luks. Nie jest może super szybka, ale pompuje super, cichuteńko. Fajna sprawa.
Ej, patrzcie na to. Napompowałem go tak wstępnie, żeby podłogę wsadzić. Kurwa. I zobaczcie na to. Coś jest nie tak. No jak tu pływać? Przecież tu się woda wleje. No nie zaciekawie. Albo czegoś... Coś tu pewnie się wsadza. Zaraz zobaczę, co jest w tych workach. Ale to... Nie wygląda to obiecująco. No i wsadzam podłogę i... Kurde. Decha fajna. Gruba. Teraz zobaczę dokładnie, czy to jest 30. O, nie widzę. Później wam powiem, ale chyba tak, 30. Podłoga super. Może 3 kilo. Także piękna sprawa. Jeszcze nie wiem, jak się z tym pływa, ale co do wagi, mistrzostwo świata. Nie wiem, co z tym przodem będzie, ale na razie wygląda to nieciekawie. Nic, pompuję podłogę, później dopompuję balony. No i pompujemy. Bardzo fajnie. Pyk. Kurde, nie wiem, jak się to przełącza na ten kompresor. Chyba się tu coś wciska, bo się nie chce przełączyć. O, jest, spoko. Trochę długo, ale okej. Jeszcze twardy. Szybko. Op. Dobra, na razie tyle. Dopompuję balony i zobaczymy, co się tu dzieje z tym przodem. Troszkę się to podniosło do góry. Tych jeszcze nie pompowałem. Także będzie dobrze. 0,25 bara. Ja mu daję 0,20. Wystarczy. Nie musi być na full. Fajne, grube balony. Zobaczymy, jak się tym będzie pływać. No jest. Airkacik. 3,35. Zajebiście to wygląda, powiem wam. Przodzik się podniósł fajnie. Siedzisko lux. Tu was nic nie będzie boleć. Zaraz przetestujemy. Zobaczymy, jak silniczek, jak szósteczka będzie se radzić. Z moim pontonem średnio 23-24 na godzinę. Zobaczymy, jak tutaj. No prześwitu nie widać, bo jest trawa, ale jest dość sporo wysoko. Dobra, zrzucam go i łogień. Zobaczymy, czy silnik odpali, bo jeszcze nie był pływany w ogóle w tym sezonie. Ma nowy look. Yamaszka, elegancko. Yamaha Storm oczywiście. Dobra, działam.
silnikiem dzisiaj bym sobie chyba nie poradził. Za głęboko. O, silniczek zagadał nawet bez problemu, ale niestety nie jest tak wszystko super cacy cacy. No jak widzicie, nie mam linii, płynę na tym zbiorniku. Nie mogłem w ogóle tej gruszki napompować i leje mi się tutaj, dlatego ten ręcznik tak jest. W tym momencie jak go odpaliłem, to już nie, ale jak zgaszę silnik, to kapie, także przez ten czas, co nie pływałem, musiało tam się coś podziać. Więc musi być ten ręczniczek, tak. Mam tyle paliwa, co tutaj w baku, także daleko się nie wypuszczam. Ale oczywiście testy prędkości będą. Wrażenia fajne. Fajnie się płynie. Na razie pyrkam, bo tutaj sobie łowią. Tam są następni, jak ich przepłynę, no to dam mu wpalnik, przygotuję sobie aplikację. Także na razie jest luks. Później w garażu zobaczę, o co chodzi, czy tam wężyk jakiś sparciał, czy po prostu coś z tym skranikiem nie tak. No, póki co nie ma tutaj wodotrysku. Spodziewałem się dużo więcej. Dam mu cały gaz. Trym, bo strasznie chlapie wodą. No i ten ręczniczek muszę sobie tam dać w razie czego. Zmienię trym i zobaczymy, bo na razie słabo. Znaczy słabo, jest bardzo podobnie jak na moim pontonie. Tyle, że to jest pod prąd. Także może od razu mu nawrócę. Sprawdzimy z prądem. Oj, ta szmatka mnie tu drażni. Dobra, nawracam i dzisiaj prąd bardzo słabiutki, co prawda, bo nie wiem, tak wrażenie, że woda stoi, ale coś zawsze. Przepłynę tylko te fale. O kurde, ale dziwnie na falach. Ha. Że braku paliwa. 25 wpadło. Elegancko. Trym jeszcze przestawię, tylko coś tu z tym, coś jest nie tak z tym paliwem. Chyba będzie nieudana akcja. Dobra, ściągnę pokrywę. No bo skoro się tu leje, to być może on łapie powietrze, nie? Tak czy siak muszę wyłączyć kamerkę, bo nie odpalę go jedną ręką. No, przestawiłem mu od razu trym. Nie wiem, czy w dobrą stronę, ale co się stało, że zgasł? No jak wsadzałem ten ręcznik, to po prostu kranik sobie zamkłem. No i tyle, no. Brak paliwa. Yeah.
2 pod prąd. Nie czuję się tu zbyt pewnie. Jakoś dziwnie się tym skręca. Ale jest okej, no. 25 VMAX, czyli można powiedzieć, że jest tak samo jak na zwykłym pontonie. Nie jest szybciej. Zaraz mu odwinę manetę jeszcze raz z tym trymem, z prądem. Nawraca fajnie nawet. Pojadę mu z trymem w drugą stronę i jeszcze później sprawdzimy. No więc tak, najlepszy trym to przedostatnia dziura, oczywiście w tą stronę. I co, no 25 maksymalnie, więc generalnie można powiedzieć tak samo jak na moim pontonie. Nie jest nic lepiej. Co do samego tego kata i tej podłogi, jest ok. Może jest troszkę mniej stabilny. Tak, zobaczcie. Nie dobiłem podłogi na maksa. Może to to. Ale generalnie da się tu stać. Tutaj się to podniosło fajnie, także woda się nie wlewa. Nie wiem jak na większych falach. Jeszcze zobaczę tak z całego gazu jak ze ślizgiem. No i mamy bardzo podobnie. Wydaje mi się, że jest źle ustawiony. O chlapie, że po prostu on jest za wysoko troszkę, że powinien być troszkę niżej. Oczywiście nie da się niżej. A szkoda, może by było lepiej, nie wiem jak z długą stopą, bo on jest po prostu podniesiony na tych balonach i nie wiem. Fajnie się zawraca nim, trochę strach. No i ładnie przyspiesza, kurde no. Tak jakby ławki troszeczkę niżej, a tutaj się po prostu siedzi dość wysoko i to takie wrażenie sprawia po prostu inaczej jak na pontonie. No. Nie wiem, może inne pontony też tak mają, że deska leży na równo. Ja mam to troszeczkę niżej, tak jakby gdzieś tutaj taki pasek. No i to się wtedy człowiek tak czuje. No troszkę inaczej, no tu się czuję niepewnie, aczkolwiek fajnie się pływa. Brakuje takiej płynnej regulacji siedzeń, są tylko 3 miejsca, nie, w zasadzie to nie, to tylko 2, tu i tu. Spróbuję iść na tył bardziej i zobaczymy jak. O kurwa! Ja pierdolę. Gdzieś świeca czuję. Ja pierdolę. No. Nie. Tego nie polecam. Tak też podnosi, ale... Thank you.
rzeczywiście się lata po falach. Kamera tego nie odda, po prostu to trzeba tu siedzieć, żeby to poczuć. Powiedziałbym bardziej sportowe. O ja pierdzielę, fajnie, na falach jest fajnie. Nie wiem do końca, czy to jest bezpieczne, ale... ale jest spoko. Trochę mi się śruba zapowietrza, o teraz. Podskakują te balony po prostu. Wiruje tutaj już dość sporo. Zapomniałem, że mam tylko literkę w baku, także może na razie dość. I parę słów o takim pontonie. No co, nie wiem dla kogo taki ponton. Na pewno nie, chociaż może i dla wędkarzy, kurde, nie ma burty, kurde, rybkę fajnie by wyciągać. No tu naprawdę, no to zobaczcie, no nie, jest woda. Ciężko powiedzieć. Osiągów lepszych nie ma, tak naprawdę jest tak samo jak na moim pontonie. A uważam swój ponton jako niepływalny, bo na Elingu było lepsze osiągi. Także te, no. A tutaj nie wiem, no jakby tak łowić. Fajna sprawa, bo jest lekki. Podłoga da się stać. Jeszcze oczywiście może być sztywniejsza. Ja nie chciałem tak pakować dużo do niej. Także jest spoko, no. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten 9.8 w dwusuwie. Także następne pływanko będzie z silniczkiem też Storm 9.8 2T. Jeszcze jeden będzie z 9.9 4T. No i na końcu zrobimy filmik z elektryka. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie pływać, to kliknijcie jakiś dzwoneczek albo coś tam i nie przegapicie wtedy. Póki co ja sobie sprawdzę, ile mam paliwka jeszcze i śmignę może tam gdzieś dalej. No niecałe pół baczku zostało, także wasze zdrowie. Ale pyszne. Tak się też fajnie pływa. A jeszcze zobaczę, jak wiosełkami idzie. W razie czego. Braknie paliwa, no to wiosełka będą potrzebne. Grzeje słońce, kurna molek. Dobra, płynę tam. Jest trochę paliwa, także płynę do moich drabinek. Kurde, tak jak sobie teraz myślę, to chyba naprawdę fajnie się musi łowić z takiego pontonu. Nie wiem jak przy falach, ale tak jak jest spokojnie, jeden sobie powiedzmy tutaj siedzi na tyle, a ten drugi tutaj na przodzie, to powiem wam, że jest coś fajnego.
naprawdę fajnie, w dwie osoby. Oczywiście bardzo spokojna jazda, chciałem powiedzieć, no, spokojne pływanie i powiem wam, że tu na przodzie jest całkiem fajnie. Chętnie bym sobie tak popływał. Na wolnych obrotach usiąść tu z przodu, kurde no. Oczywiście Wisła jest syfiasta, no ale jakieś jeziorko, no to powiem wam, że luks. Fajna sprawa. Także i na rybki, i do pływania luźnego. No i sportowego. No z tym sportem to może trochę nie do końca, no bo nie ma nic lepiej jak normalny ponton. Ale wrażenia są inne. Na falach, znaczy na falach, no to co ja sobie sam robię, no nie? Fajnie podskakuję na balonach, nic się tu nie wlewa, na razie jest ok. No i jest jeden minus. I to myślę, że chyba bardzo duży, bo nie zawsze ludzie kupują ponton, żeby mieć jakiś silnik. Tylko na wiosłach, a tutaj według mnie na wiosłach to się nie da pływać. Zobaczcie, ja siedzę tutaj, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, być może ci co pływają będą wiedzieć o co chodzi. W każdym bądź razie mam wiosła tutaj na równo. No i tak, że tak powiem, ciężko jest, tak? Jakbym miał je tutaj, to mogę po prostu, że tak powiem, płynąć, a tak, no to jak ja tutaj siedzę, to tak naprawdę płynę sobie tam. Jeżeli ja się odwrócę, kamerka też, no to załóżmy, że do tyłu jestem jakoś w stanie płynąć. No nie wiem, według mnie te wiosła powinny być gdzieś tu, na środku. Nie ma regulacji ławki, więc nie za bardzo, no. Kurde, ja bym tak nie potrafił. No próbowałem płynąć i się nie bardzo da, bo sobie płynę gdzieś tam jakby po prostu za tym, a powinno być tutaj, no nie wiem. Jak dla mnie to jest jakieś coś dziwne. Może uda mi się to wam tak pokazać. Czy się da płynąć? Kurde no. Ustawię kamerkę. Oj, nie w tą stronę. Czy mam kolanami, ale po prostu widzicie? Wiosłuję se gdzieś kurwa stamtąd. No nie da się po prostu. Nie da się. Ja bym musiał siedzieć chyba tutaj. Tak. No i teraz mogę wiosłować. Ale tu nie ma ławki. Także no bzdura jakaś, nie wiem. Kto to wymyślił? Tym bardziej jak już sobie ktoś przejdzie na tą ławkę, bo tutaj może być kolejna. No to jakbym ja tutaj siedział na niej, w tym miejscu, to nawet ciężko jest dostać. Nie wiem w jakim stanie, jak tu można pływać na wiosłach. Dziwne trochę, powiem wam, troszkę dziwne. Taka sytuacja. Ławka powinna być regulowana. Powinien być taki pasek standardowy i wtedy ktoś sobie przesuwa. No niestety. Minus. Na wiosła nie bardzo. Ja już nie mówię to, że tu uderzam, siedząc tu. I tak samo tu. Bo to pewnie można jakoś skrócić, bo tu widzę, kurde, z tą kamerką. Bo tu widzę regulację, także
to można pewnie jakoś skrócić, żeby po prostu sobie tutaj nie bić. No ale już se tak gdzieś tam z tyłu, no to się, uwierzcie mi, nie da. No, także płynę z prądem, paliwko mam jeszcze. Płynę tam do chyba, jeszcze w górę trochę. Oczywiście nie wiosłami, bo się nie da. Czy dać się da, ale to jest po prostu dramat. Dramat. No, powiem wam, że na tej litrze to można się powygłupiać, poświrować. Tak już wypalam na siłę to paliwko, nie chcę mieć w zbiorniku nic. Skręcę się tutaj. Myślę, że spokojnie ponad godzinę pływam i to tak dość ostro. Także nie jest źle. Myślałem, że dużo szybciej to paliwko zejdzie. Ale nie jest źle. Także czekam tylko, aż się wypali. I się zbieram powoli. No i z wami też się żegnam. Także co? Na następny raz zakładam 9.8 w dwusuwie. No i zobaczymy. Powygłupiamy się. Póki co jest spoko. Spodziewałem się troszeczkę większych prędkości, ale... Ale to nic, no nie? Ten będę musiał prawdopodobnie tutaj kranik kupić albo zerknąć, co tam się podziało, no bo coś jest nie tak, no. Kapie, śmierdzi tutaj, kurde. Dobrze, że ten ręcznik miałem. Wyczułem sprawę. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Hejka.